Dzień dobry, zapraszam Państwa na kolejne wydanie Informatora Prezydenta Miasta Flash. Dziś przedstawimy Państwu wydarzenia z minionego tygodnia, w których uczestniczyli zastępcy Prezydenta Miasta, pani Małgorzata Ślęzak i pan Sylwester Kwiecień. Pierwszego marca nastąpiło oficjalne przekazanie placu rynku firmie Pobud. Wykonawcy inwestycji pod nazwą Rewitalizacja przestrzeni publicznej placu rynku z przyległymi ulicami w Strachowicach. Na miejscu obecni byli m.in. zastępca prezydenta miasta Sylwester Kwiecień, główny wykonawca, współwłaściciel firmy Pochbud Stanisław Pocheć, inżynier kontraktu, konsorcjum EPRD Kielce Projekt Strachowice oraz przedstawiciele nadzoru archeologicznego. Więc łącznie całe to przedsięwzięcie będzie kosztować nas 24 miliony złotych. Mówiliśmy już, że w części jest ono współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Przedsięwzięcie ważne, myślę, że regulujące, długo oczekiwane przez mieszkańców miasta. Miasta mniejsze od Starachowic mają swoje centra, swoje małe rynki, ryneczki. Podróżując po naszym kraju, często Państwo to zauważacie. Myślę, że w okresie nie dłuższym niż przewidziane, to jest 2 lata, również my będziemy mogli pochwalić się takim pięknym rynkiem, że inni nam go po prostu będą zazdrościć. Rewitalizacja rynku potrwa 2 lata i przewiduje ona m.in. odnowę nawierzchni rynku, wymianę nawierzchni ulic i chodników oraz ich oznakowanie, budowę parkingu z platformą widokową pomiędzy ulicami Rzemieślniczą i Kościelną. Przeprowadzone zostaną prace instalacyjno-elektryczne związane z wymianą oświetlenia placów i ulic, a także wodno-kanalizacyjne i gazowe. Zmieni się również mała architektura związana m.in. z rozmieszczeniem terenów zielonych, wycięte zostaną stare drzewa, posadzone będą nowe, powstaną okazałe klomby, a na placu rynku staną ławki, w wyznaczonych miejscach wybudowane będą zaś fontanny. Zakres robót informowaliśmy. Jest dość ciekawy i szeroki. Będzie to zadanie też wymagało takich pewnych od wykonawcy zdolności organizacyjnych, bowiem no wiadomo, to jest jakby żywy organizm. Sporo tam się zawsze dzieje w rynku. Tu będzie trzeba wszystko zsynchronizować, zgrać jakby komunikację zastępczą, jak również będą sprawy związane z ingerencją w media, wiadomo, gaz, energia elektryczna, woda, kanalizacja, to wszystko będzie musiało być odpowiednio zorganizowane, stąd przed wykonawcą spore wyzwanie, ale jak powiedziałem, wierzymy, że sobie z tym doskonale poradzi. Zastępca prezydenta miasta Małgorzata Ślęzak podczas uroczystych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych wspólnie z druhem Stefanem Derlatką odsłonili pamiątkową tablicę poświęconą pamięci zapomnianych bohaterów. Uroczystości odbyły się w kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych przy ulicy Świętej Barbary. Najpierw odprawiona została uroczysta msza święta w intencji bohaterów. Następnie w Panteonie Pamięci odsłonięto kolejną z tablic pamiątkowych. Poświęcona jest ona pamięci żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, żołnierzy walczących w latach 1944-1963. Polscy sztandarowe kadeci, patrz w los, patrz! Bohaterscy żołnierze, żołnierze wyklęci. Byliście i będziecie wciąż w naszej pamięci. Zdradzeni i niepotrzebni mocarstwom Zachodu. Walczyliście samotnie o wolność narodu. I ściskając w dłoniach lufy pistoletów, stawiliście czoła potędze Sowietów. Żołnierze wyklęci! Żołnierze wyklęci! Żołnierze Szarego, Zagończyka, Igły, Orła, przez katownie bezpieki wasza droga wiodła.
z więzienia do więzienia. Szlak krwią przesiąknięty. To były wasze losy, żołnierzy wyklętych. Żołnierzy wyklętych. Zastępcy prezydenta miasta, pani Małgorzata Ślęzak, pan Sylwester Kwiecień oraz przewodniczący Rady Miejskiej, pan Zbigniew Rafalski i naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta, pan Paweł Żmudziński, uczestniczyli w uroczystym otwarciu oddziału reumatologicznego w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej. Jak powiedział zastępca prezydenta miasta Sylwester Kwiecień, dla mieszkańców naszego miasta to dobra wiadomość, że w obiekcie szpitala rusza oddział, na którym pomoc znajdą osoby cierpiące na schorzenia reumatologiczne. Chciałbym się pięknie państwu pokłonić, pani dyrektor, podziękować za pracę na rzecz mieszkańców naszego miasta. Chciałbym jeszcze raz podziękować, życzyć pani doktor dalszych sukcesów, pracownikom szpitala również wszystkiego najlepszego i chcę podkreślić, jakby odpowiadając na apel pani dyrektor, że miasto Starachowice nigdy nie odżegnowało się od współpracy ze szpitalem. Zostawiło tu całkiem niemałą kwotę złotówek w minionym okresie czasu i myślę, że w najbliższym również nie odżegnujemy się od takiego gestu. Oddział znajduje się na trzecim piętrze Strachowickiej Lecznicy w budynku A. Reumatologia liczy 20 łóżek, a wyszkoloną kadrą lekarzy i pielęgniarek kieruje dr Zbigniew Guzera. Pierwszy pacjent został tu przyjęty 15 lutego. Osoby cierpiące na schorzenia reumatologiczne mogą skorzystać z diagnostyki oraz kompleksowej fizjoterapii. Otwarty w Strachowicach oddział o takiej specjalizacji jest czwartym w województwie świętokrzyskim. Pozostałe trzy działają w Sandomierzu, w Włoszczowie i w Końskich. Zastępca prezydenta miasta Małgorzata Ślęzak uczestniczyła w spotkaniu integracyjnym pod nazwą Forum Kobiet Sukcesu zorganizowanym w Centrum Kształcenia Praktycznego. Pani prezydent otrzymała dyplom Kobiety Sukcesu oraz wspólnie z panami naczelnikiem Wydziału Edukacji Włodzimierzem Jedynakiem oraz Andrzejem Kłaczkowskim, dyrektorem Centrum Kształcenia Praktycznego, uhonorowała pozostałe wyróżnione strachowiczanki. Spotkanie dla kobiet i z myślą o kobietach zorganizowały prezes Polskiego Związku Niewidomych Izabela Wałęga oraz kierownik internatu Centrum Kształcenia Praktycznego pani Małgorzata Ślaska-Myszka. Przybyło blisko 60 pań aktywnych, przedsiębiorczych, rozwijających siebie oraz swoje pasje, za co zostały uhonorowane tytułem Kobiety Sukcesu. Wspólne chwile przy lampce soku i poczęstunku były okazją do wymiany własnych doświadczeń i miłych rozmów w kobiecym gronie. Zastępca prezydenta miasta Sylwester Kwiecień uczestniczył w trzecich targach informacyjnych organizowanych przez zakład MAN w Strachowicach. W tym roku firma po raz pierwszy zaprosiła do udziału w swym przedsięwzięciu gości z zewnątrz, Urząd Miejski w Strachowicach oraz Specjalną Strefę Ekonomiczną Strachowice. Podczas targu w jednej z hal produkcyjnych zakładu stanęło 18 stoisk związanych m.in. z produkcją autobusów premium, modułem budowy korpusów, produkcją części i komponentów spawanych. Swoje stoiska mieli również zakłady MAN działające w Niepołomnicach i Poznaniu. Osoby odwiedzające stoisko Urzędu Miejskiego mogły m.in. uzyskać informacje na temat realizowanych oraz planowanych inwestycji na terenie miasta, planów miejscowego zagospodarowania przestrzeni miejskiej, możliwości uzyskania dofinansowania z funduszy unijnych. Do dyspozycji osób odwiedzających stoisko były także ulotki, foldery i broszury informacyjne. Ponadto na specjalnych tablicach wywieszony został projekt rewitalizacji rynku, a na ekranie telewizora wyświetlana była prezentacja na temat realizowanych oraz planowanych inwestycji w Strachowicach.
111. Artystyczna Drużyna Harcerska imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, działająca przy pierwszym liceum ogólnokształcącym w Strachowicach, obchodziła jubileusz 55-lecia. W budynku Domu Nauczyciela spotkało się na uroczystej zbiórce wiele pokoleń harcerzy 111. Artystycznej Drużyny Harcerskiej. W obchodach uczestniczyła zastępca prezydenta miasta, pani Małgorzata Ślęzak. 111. Dziś obchodzi urodziny. To drużyna drobnej miłki. Dziś Lidka powiedziała bardzo pięknie na cmentarzu, że to będzie zawsze drużyna drobnej miłki. Ja chcę podkreślić to, bo dla mnie też to jest drużyna drobnej miłki. To ona stworzyła w tej drużynie niepowtarzalny klimat. To ona dała nam szansę na rozwój. To ona stworzyła te cudowne warunki naszego rozwoju. I myślę, że wielu z nas tu obecnych wiele jej zawdzięcza. Dla mnie drużyna, widzicie, jak jestem wzruszona. Dla mnie drużyna. Może mi się uda powiedzieć coś oryginalnego. Była przystanią. Była przystanią dającą poczucie bezpieczeństwa. Była teatrem, w którym realizowałam się artystycznie. I była otwartym oknem na świat. Z tej przystani podróżowaliśmy. Miłka stworzyła nam takie warunki, że mogliśmy się rozwijać. A teraz kontynuuje to nasza drużyna Licia. I mam nadzieję, że poniesie tę wspaniałą misję. Misję drużyny, 111 drużyny artystycznej w przyszłość. Dziękuję bardzo i życzę panu dobrego dnia.